Chłopiec wybiegł z chaty prosto ku murom miasta, zerwał ogłoszenie i wymachując nim krzyknął: Ta nagroda należy do mnie! To ja, po skromie smoka, prowadźcie mnie do prefekta. Wokół gromadzili się ludzie. Wszyscy śmiali się do rozpuku, aż rozbolały ich brzuchy. Malec jednak nie przestawał krzyczeć, upierając się przy swoim, także w końcu zaprowadzono go do pałacu. — Twierdzisz zatem, że potrafisz ujarzmić smoka? — rzekł prefekt z uśmiechem. — Tak, przemówię mu do rozumu, ale potrzebuję do tego trzysta bułek z pszenicy, trzysta bułek z żelaza i trzy słomiane kukły w kształcie smoka. Kukły się wrzuci do wody, wielki czarny smok zaraz na nie skoczy, a kiedy się zmęczy, ja go zaatakuję. Ale prócz bułek muszę dostać jeszcze sześć dobrze naostrzonych mieczy, jedną smoczą maskę z brązu i dwie pary metalowych rękawic z mocnymi pazurami. Przynieście mi to wszystko nad jezioro. Tam powiem wam, co robić dalej. Prefekt przyglądał się chłopcu długo, z namysłem, aż w końcu stwierdził, że nie jest on zwykłym dzieckiem i szybko wydał stosowne rozkazy. Dajcie mu wszystko, czego zechce. Niech pokaże, co potrafi. Słudzy z depczącym im po piętach tłumem gapiów, czym prędzej zanieśli wszystkie przedmioty na brzeg jeziora i z ciekawością zaczęli przyglądać się poczynaniom chłopca. Najpierw nałożył na twarz smoczą maskę, potem na ręce i nogi wciągnął rękawice ze smoczymi pazurami, w końcu zażądał, by podano mu miecze.